W piątek, jak zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, dojdzie do obniżki cen paliw. Obniżki te nie będą jednak znaczące. Całkowite odcięcie od rosyjskich węglowodorów spowodowało wzrost cen paliw. Wysokie ceny nie są jednak problemem tylko w Polsce. To problem, który dotyczy całej Europy. Czy my chcemy finansować działania wojenne tej wojny lub przyszłej? To nie tylko biznes, to bezpieczeństwo. Prezes polskiego koncernu naftowo-energetycznego zastrzegł, że obecnie marża rafineryjna oraz hurtowa to zarobek rzędu kilku groszy. Przychody koncernu aż w 60% pochodzą z zagranicy. Koncern podejmie działania, które obniżą wysokie ceny paliw na polskich stacjach, zapowiedział prezes PKN Orlen. Przez okres wakacyjny postaramy się ulżyć w niewielkim stopniu kilka. Groszy na paliwie. Paliwa, jak zapewniał Daniel Obajtek, nie będą droższe. 24 czerwca ma być tym dniem, w którym na stacjach Orlenu wprowadzone zostaną promocyjne ceny. Obniżki mają być realizowane między innymi poprzez programy lojalnościowe.